szybciej zabrać z pracy. Mam kilka spraw na głowie. A gdzieś tak o ile? Nie wiem, gdzieś tak o 17. A wiesz, jak to jest godzina. Jak to będę zrobić ten lodziec. No dobrze, no. To jest należy do mojego dziadka. Tam przyszedł klient. No, no słucham. Chciałbym zrobić mi drogło. Dobrze. No, chyba z ludzi zabrała, okej. Praca? Staję. Mi się tu nie ma internetu, nie wiem czemu. Staję antyformalnie. A, dobra, to dzięki. No, mani okazji tej technologii. Andrzeja, daj mi te faktury do księgowej, bo dzisiaj jadę. Co się dzieje? Nie, to się pieczątka. Jace, patrz! Co się dzieje? Dosyć podobne. No, identyko! A tu co jest nie ten? To jest właśnie ten. Nie dość, że ma kilka skraz, to jeszcze jest poszukiwany. Ale to jest do mojego dziadka, więc jak ma być poszukiwany? Myślałam, że to blog z mojego dziadka. Ja nie wiedziałam o tym, że jest poszukiwany. Mój dziadek dostał go... Proszę pana, będziemy musieli zarekwilizować. 50 lat temu go dostał. Już wzywam batona. Baton, przyjedź tu szybko. Mamy globus taki poszukiwany. I ma kilka skaz takich, co może pokazywać, ja nie wiem. No nie wiem, no nie wiem za bardzo. Powinien być za 3 minuty. Dobrze. Czekam. Tylko powiem, że to nie ja ukradłem. A przez pana, ale... Chwila, ty nie ukradłeś, czyli to ukradł. No właśnie, skąd w ogóle się skradziesz? Skoro to jest ponad jego dziadka, to może jego dziadek ukradł. A to też możliwe. Możliwe, ale nieprawdopodobne. Albo... Beton, gdzie ty jesteś, bo już się klient zaczyna kłócić. Dostał go od nieznajomej osoby na urodziny. Od nieznajomej osoby, a jakie miała charakterystyczne cechy, jakie? O, cześć. Słyszałam jego numer telefonu. Że to dla policji. Do widzenia. To jest Beton? Tak chyba jest. A, to ten jego wspólnik. Tej nieznajomej osoby, czy mojej? Pana. Na tej stronie. Pan nie pamięta swojego numeru? A tylko jest taka jedna sprawa. Tu trzeba na początku dodać z jakiego kraju? 41? Kierunkowy. 8. 41? Czy nie polski? Nie polski. No najlepiej polski to jest 41 czy 48? 41. To jest jeszcze bardziej podejrzane. No. Dobrze, to może pan pójść do domu i do pana zadzwonię. A, to poprosimy na opis. Tak. I kraj. Jakieś nowe faktury? Jak coś ważnego jest? Nie, pani się zaraz będę zbieram. Zabić to. Angelika, jakiś nowy klient był? No jak na razie nie. 15 godzin będę musiał się odpędzić. Jezus Maria, w tyle pół wypłaty.
30 zł pensji, a ten jeszcze za godzinę urlopu zabiera mi. Ja daję sprawiedliwą wypłatę dla Jacka. Nie ma komu w Lombardzie zostawiać. Chciał się zerwać godzinę, 15 zł mniej. Lombard też musi zyskać. O, jakiegoś klienta widzę. Dzień dobry. A jest kabel? Jest kabel? Nie ma. Nie ma kabla. Gdzie kabel, bo ja tam jakiś widzę. Ja też. A ja proszę, ja będę się chyba pomału zbierał. Dobra. Ja będę się pomału zbierał. Biorę faktury. Ale weźcie lepiej może sprawdźcie to radio, czy tam... Tak, wiem. To ja biorę. Dobrze. Ja wychodzę. Jak tam? Ktoś będzie mój... Okej. No ten ryb pterodaktyla. No ja nie wiem skąd on się tam wziął. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Co jest na tym radiu? Och, ja miałem się zbierać, ale chyba... Właśnie... Tak. Nie ma płyty? Nie ma płyty na pewno? Nie ma. To jeszcze raz zobaczymy. Czy tam nic nie ma? Co jest? Nie ma. Tutaj pokazuję, że niby 200 zł za jedno. Ale pomimo, że to jest używane... Co to duch jest? Nie, to sprężyna. Pomimo, że to jest od groma zarysowań, że jest to używane i że nowa jest za 200 zł. A, i o tych krzykach, które już wspomniałem. Nie wiem. 40 zł. Bez przesady. 20? 40. Proszę pani tyle nie damy. Może pani iść do konkurencji. Dobra, 40. 50. 43. 50. Ja więcej nie powiem. 40. 5. 50. Więcej nie. 40. Więcej nie damy pani. 50. No ma 40. Pani coś jeszcze kosztownego? No. Ostatnio co pani ma? A z kablem. Kabel będzie 5. To o. Akurat na styk. Będzie 50. A tylko, że jestem ciekawa, bo niby Tracy nie działa i takie tam, ale czy działa normalnie radio? Bo to jest radio. Włącz Jacek, włącz. To włączyłam. Ja! Uwielbiam. Dobra, działa. Dobrze, 50 zł. Dobra, 50 zł. Te 50 zł daj pani. Ja od razu jak będę jechał, to zawiozę na ten duży. No to ja też odszegnam. Ja jadę. Ja też przecież. Mówiliśmy się, że wracam szybciej. A to nie. A no tak, no to ty jedź, ja zostanę. No ja myślałem, że to na jutro. Ja mam dzisiaj rozmowę ważną, ale przełożę. No to ja dziękuję pani pędzi. Dobrze, to ja. Dobrze. Dobrze, to do widzenia. Pracę zmywam, pa. Pracy to już nic nie zaskoczy. Koty nawet przynosili. O, dzień dobry. Dzień dobry. Najlepiej, proszę państwa, wyjść na dwór. A dlaczego? Bombę mam? Tak, bo... Jaką bombę mam? Tam a, zastaw, mam... tak? No, zastaw, właśnie. Takie... Ja myślałem, że w tej pracy to już mnie nic nie zaskoczy. A ja wychodzę, a tu trumna z nieboszczykiem, no matka. Zaświadczenie od lekarza. Proszę bardzo. Zdrowy. To miało być puste. Ma lepiej dojść? Co byś dla pana zrobił? Kudły na kartę! Co? Kto to? I
otwieram trumnę, a tam baton leży. No tak mnie, no nie wiem, chyba z martwych wstał, normalnie na zawał zeszłem. Nie wiem, co się działo, wiem, że upadłem. No i nie wiem, czarno, kudły czarne widziałem tylko. Teraz ty niczysz i leżysz, nara. Proszę. Proszę. A teraz tutaj leż. Po ciebie ambulans przyjedzie na. Już przyjechał. Umiera. Ja chciałem tylko Kazimierzem nabrać z batonem, a tu takie cyki wyszły. Ja chciałem tylko go nabrać, a ty zawału dostał. No ja nie mogę, no. Koniec. Ja wracam do pracy na kolejny dzień, a tu Angelika mi mówi, że pan Kazimierz jest w szpitalu, bo zawału dostał. Thank you.